Witam wszystkich serdecznie na kolejnym takim odcinku Rozmowy ze Światami. To już kolejne spotkanie. O, pomimo różnych kontrowersyjnych czasem recenzji, różnych jakichś dziwnych wpisów, jak to się mówi, psy szczekają, karawana idzie dalej. Jedni lubią straszyć i tylko straszą, a drudzy lubią dawać nadzieję, więc ja będę dawał nadzieję. Dzisiaj chciałem powiedzieć o człowieku, a właściwie przekazać słowa jego, który tak mimowoli sam się nasunął. I pomyślałem sobie, że skoro już mi gdzieś do głowy wszedł, jeśli tak można nazwać, no to weźmiemy i posłuchamy, co ma do powiedzenia. Jeśli uwierzymy, że po tamtej stronie jesteśmy i rzeczywiście mamy kontakt z nimi. Ale jaki sens miałoby opowiadanie czegoś z sufitu? Proszę Państwa, jeśli to się Państwu podoba, proszę udostępnijmy, lajkujmy, proszę o suba, no i o wszystko, co tam można zrobić, aby więcej ludzi mogło to zobaczyć, a w tym wypadku usłyszeć. Otóż tą ową osobą jest Adolf Dymsza. Przedwojenny aktor, który grał w wielu filmach. No, przecież ja w końcu nie muszę jakby powiedzieć, opowiadać, czy Państwu przedstawiać taką postać jak Adolf Dymsza. Niestety źle potem po wojnie potraktowany. Artyści miernoty zarzuciły mu, że w czasie wojny grał, że grał dla Niemców. To bardzo skomplikowana sytuacja. Ale nie to jest przedmiotem, czy jakby całą esencją mojej tutaj rozmowy, a oddajemy głos. Co ma powiedzieć, to niech powie Adolf Dymsza. Pierwsze, co usłyszałem w mojej głowie, to powiedz im, że życie aktora nie jest łatwe. Jestem po dobrej stronie. O, jakby usłyszałem, jestem po dobrej stronie i jest mi tu dobrze. Spotkałem się ze swoimi dziećmi. Przecież wiecie, że mi odeszły dość wcześnie. Jestem spokojny i zadowolony. Nie mogę też powiedzieć, żebym zrobił coś źle. Kiedy dzisiaj patrzę na to, co robią inni, jakże ocenić moją sytuację? Czy ktoś kiedyś stanął w mojej sytuacji? Nigdy nie oceniajmy człowieka, zanim nie będziemy nim, a ponieważ jest to niemożliwe, więc ocena musi być bardzo, bardzo subiektywna. Muszę powiedzieć, że grałbym dalej i wybrałbym jeszcze raz to samo. I gram dalej. Tam też można grać. Jestem szczęśliwy. Jestem z tymi, których kocham. A egzamin zdawałem przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Ludzie osądzają, bo uważają, że mają prawo w sposób surowy, nie znając faktów, ale ja już wiem, że to Bóg osądza i On jest najsprawiedliwszy. Chodzę dobrze, nic mnie nie boli i jestem taki szczęśliwy. Dobrze mi się oddycha, bo przecież wiadomo, co z tego ziemskiego padołu mnie zabrało. Ale jestem bardzo poukładany. Nie wiem, co bym miał powiedzieć. Muszę uznać, że moje życie było w porządku.
przeżyłem z jedną żoną. Nie wdałem się w skandale, romanse. Dzisiejszy świat oferuje zupełnie coś innego. Ciekawe, jak dzisiaj ludzie zdaliby egzamin. Ciekawe, jacy byliby dzisiaj. Ja zdałem dobrze egzamin w każdej sytuacji. I nie dochodźmy, gdzie grałem i dla kogo. Można by się zapytać, po co grałem? I też, co z tego mieli inni. Powtarzam jeszcze raz, jestem szczęśliwy i zadowolony. Jest mi tu dobrze. Oj, nie do wiarki. Powinniście uwierzyć, że życie po drugiej stronie jest. I tak wesołe, jak sobie je zrobicie. Ja mam życie wesołe, uśmiecham się. Jesteśmy dalej jako energia. Gramy tutaj, śpiewamy, tańczymy. A jeśli wykonywałeś to, co wykonuję ja, możesz to śmiało tutaj robić dla innych. Nadal jesteś sobą i nadal możesz grać. I nadal możesz funkcjonować. Chcę dodać i powiedzieć, że bez względu na to, czy jesteś osobą wierzącą, czy niewierzącą, kiedy staniesz tutaj, zostaniesz osądzony i z taką surowością, ale i miłością, na jaką zasługujesz. Pamiętam i mam w głowie ciągle Warszawę, tą z tamtych lat, tej teraz już by człowiek nie poznał. Tamta Warszawa była z estymą, z klasą. Dzisiaj, no cóż, nie mogę nic powiedzieć. Niech każdy myśli o sobie. Niech każdy żyje sobą. A radę, jaką bym dał, nie zaglądaj do czyjegoś ogródka. Nie próbuj mu pielić chwastów, kiedy twoje są już na 1,5 metra. I tyle, albo aż tyle. Nic więcej nie mógłbym dodać, ująć. Pozostawiam to do Państwa jakby odbioru. Czasem Państwo zarzucają, że oni mówią to samo, że jest to powielane. Ale proszę mi wierzyć, że jak Państwo posłuchają tego dokładnie, każdego z tych przekazów, zaświatów, okaże się, że nie mówią tak samo. Pewnie, że jakieś zbieżności są. Ale proszę Państwa, kiedy wylądujemy w Krakowie, to na 10 zapytanych osób, 8, kiedy zapytamy, jak jest w Krakowie, będzie mówiło podobnie, prawda? A 2 może zupełnie co innego. Ale to podobnie nigdy nie będzie podobnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Gorąco pozdrawiam. Proszę o suba, lajka, łapka w górę i udostępniajmy. Do następnego też usłyszenia.